Jesteśmy na mapce od 175 levela. Postanowiłem wam ją pokazać. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam okno w HD zwykłym 1280x720 i zobaczcie, jak ta mapa wygląda. Naprawdę pół ekranu zasłania, to jest naprawdę bardzo głupie. Powinni ją sporo zmniejszyć, no tak o połowę chociaż. No ale co poradzić? Myślałem, co wam tutaj pokazać. No są tutaj takie moby. Podobno tu jest jeden z lepszych spotów. Zobaczmy sobie, może coś nam dropnie. Pokażę wam także tutaj, jakie są bossy. Jakie są bossy i metiny i co z nich leci, też wam powiem, więc spoko. Zobaczymy, czy nam coś wyleci z tych mobów. Niestety z mobów nic nie wyleciało, ale powiem wam, przejdziemy się kawałek. Tutaj jest zejście w dół gdzieś. Oj, oj, tutaj jest, sorry. Z tych mobów dropią takie rzeczy jak smocze oko, to jest z mobów oczywiście, tutaj jest też dosyć taki dobry spot. W ogóle tu są bardzo słabe spoty, bo są tak w grupkach strasznie porozsiewane. I dropią tutaj takie rzeczy jak smocze oko, smocza łza i smocza flaga. To są przedmioty dropiące z mobów i są one potrzebne do bodajże wytworzenia smoczej runy. Tak, z bossa. Co leci z bossa? Z bossa mapy leci smocza perła, to jest do ulepszania. Z metina, o właśnie, mamy metina, więc go zbijemy. Z metina leci czerwony medal mocy. I to w sumie tyle. Później już mamy tylko dungeon. Tutaj są takie mapki, jak na DC. Czerwony medal mocy, ale czy mi dropną? Niestety nie dropną bardzo. A nie, jest czerwony medal mocy, dropną. Pierwszy medal mocy po kilku metinach, więc bardzo fajnie. Dalej mamy ten właśnie dungeon, ale tu już jak będziemy na dungeonie, to wam powiem co i jak z tego dropi. Tu jest kolejny metin, więc także go sobie zbijmy przy was. I no, i będę musiał, co ja muszę tutaj dropnąć na kolejne ulepszenia tych broni. Smocza korona to jest dungeon, smocza perła to są bossy z tej mapy, smocza runa to już wam mówiłem, czyli tak smocze oko, smocza łza i smocza flaga i z tego zrobić i czerwony medal mocy, więc o kurde, będzie tego dropienia bardzo dużo. No niestety, nie wiem kiedy ten odcinek się pojawi, naprawdę wow. A teraz jeszcze postaram się poszukać jakichś bossów może i jak jakiegoś spotkam, to wtedy do was wrócę. To jest chyba boss, co? Smok generał, ale ma bardzo brzydkie obrysowanie wokół skrzydeł. O matko. O, brzydko to wygląda, no ale dobra. Weźmy się od palmy może. Zobaczymy, czy on jest silny, czy nie bardzo. Palę sobie dobrze tutaj na siłę. I wiecie co? Tego nie mam. Wezmę sobie, odpalę jeszcze na potwory. Mam na potwory. Zakupmy marmurek młody pająk. Palmy arłę. Jeszcze sobie to założę i może, nie wiem, rękawiczkę. To może będę miał pewny drop. Tam się ktoś zalogował chyba, co? Odbugujmy się i jedziemy z tym panem. Hity po 160k. Tak, po 160 tysięcy. Mam tutaj na niego 125% na nieumarłych. Tak, zapomniałem wam powiedzieć, że tu właśnie działają nieumarłe. Ale ten boss jest bardzo, bardzo słaby. Ale on jest słabiutki. I co z niego leci? Perły, o, smocza perła, właśnie, taki ulepszacz to jest, taki ulepszacz z niego leci, więc no, będzie trzeba troszkę się w to pobawić, zbijmy od razu metina. A teraz pokażę wam dungeon na 175 level, smocza utopia, oczywiście w centrum wypraw, smocza utopia 175 level, potrzebujemy dwuosobowej grupy, no, poziom postaci plus 175 to jest wiadome i 5 milionów yang, tak, chcę wejść. Tak, spełniam warunki, więc chcę wejść. To jest mój bufek, którego sobie zakupiłem za 1 miliard. Ten ja ciebie też, muszę mu nick zmienić, bo jest słaby. I co tutaj musimy zrobić? Na pierwszym poziomie zabić wszystkie potwory oraz znaleźć pomnik. I tutaj działa oczywiście bonus na nieumarłe. Więc odpalamy się. Trzeba wszystkich powybijać. Zobaczymy przy okazji, czy tutaj exp leci. Leci. Dobra.
Znaleźliśmy pomnik, więc klikamy na niego. Pomnik w H. No i dobra, teraz mam drugi poziom i zniszcz prawidłowy kamień Metin oraz znajdź pomnik ponownie. Dobra, Metiny rozpaczy. Ciekawe, czy coś z nich dropi. Metin jest fałszywy, więc bijemy drugi. Ciekawe, czy z prawidłowego coś dropnie. Pewnie nie. Oczywiście Metin ostatni był tym właściwym. Żółta mistura smoka. Wszystko się przyda oczywiście. I teraz jeszcze musimy znaleźć pomnik. Musiałem zrobić małą przerwę, bo miałem spam na escape'ie, ale mamy już pomnik, więc klikamy i tutaj musimy zabić wszystkie potwory oraz znaleźć pomnik. Więc no powtórka z poprzedniej, z pierwszego poziomu, więc się odpalamy i bijemy wszystko co dookoła. Wszystkie moby zabite i mamy pomnik, więc klikamy. I mamy tutaj minibossa. Patrzcie go. Nie odrzucam go. Ciekawe czemu. O, teraz dopiero odrzuciłem. Ale spoko, zbiłem go całego i dopiero go odrzuciłem. No fajnie. Pewnie można go z hitów ubić w takim razie. Dobra, padł. Niebieska księga. Oczywiście to jest potrzebne do ulepszenia. I zabij minibossa i znajdź mini... Co? I znajdź pomnik. Boże, kolejny pomnik muszę kliknąć. No dobra. Ale mógł być zaraz obok, zamiast tak rozciągać to tym bieganiem. Mamy pomnik, klikamy. I musimy teraz zniszczyć kamień oraz znaleźć pomnik. Znaleźć. Serio? Kawałek energii, niebieski medal mocy. Niebieski medal mocy to bardzo dobrze. I szukamy teraz tego pomnika durnego. O, jest on tutaj. No i tutaj mamy Tabalugę, mamy już głównego bossa. Więc uzbrójmy się może w marmurek, młody pająk. Zacznijmy go bić, odbugujmy sobie tutaj pyk. Ile będę mu siekał? Nie założyłem żadnego dopalacza. 270 milionów, więc całkiem spoko. On też potrafi sieknąć. Dobra, trzeba trochę odjechać. Jeszcze tutaj się podpalam bardziej. Fak, zaraz mnie zabije i tyle będzie z tego. Mogłem założyć jakiś dopalacz, no trudno. Ale i tak go zlejemy. Przynajmniej powinienem go ubić. Chociaż trochę to może potrwać. Tabaluga został pokonany. Drop to krwawa perła, biała perła, niebieska perła, eliksir i smocza korona. Czyli to jest ten ulepszacz, którego potrzebujemy. Jesteśmy pod alchemikiem, mamy 29 smoczych łez, ale dodatkowo dwie smocze runy. Alchemik, wytwórzmy sobie te smocze runy. Wytwórz smoczą runę, klikamy. Wszystkie 29 i mamy 31 smoczych run. Mamy potrzebne ulepki, jeszcze sobie zmienię zbrojkę. O, mamy potrzebne ulepki, 31 smoczych run, 41 smoczych pereł, aż tego to dropi mnóstwo. Znaczy, dropi jedno z bossa, ale bossów jest bardzo łatwo, znaczy bossa jest bardzo łatwo spotkać. Mamy także 12 smoczych koron, tego mi się robić nie chciało. I 38 czerwonych medali mocy. Oto też łatwo, bo Metinów też jest w ciul. Dobra, ulepszmy sobie ten mieczek w takim razie. 75% na ulepszenie. Jest, przedmiot został ulepszony. Teraz kolejny. Fuck, będziemy potrzebować koron. Ale dobra, mamy hajsy. Przedmiot został ulepszony. I potrzebujemy 9 smoczych run dokupić. 2 czerwone medale mocy i 4 korony. Fuck. Postanowiłem, że pójdę na dungeon 4 razy zamiast kupować te smocze korony. Ale przy okazji zobaczyłem, że mam wykonaną misję i zobaczymy sobie razem, co za nią dostaniemy.
12 tysięcy max PZ, czyli no, spoko, może być. Nie będę płakał. Jak widzicie, wykosztowałem się niezmiernie na to wszystko, ale mamy wszystkie ulepszacze. Tutaj mamy bronie zrobione, także teraz lecimy zbroję. Mam nadzieję, że teraz nie spali. 75%, oby. Jeden klipik gdzieś wcięło i muszę nagrać ponownie. Akurat to była taka dłuższa pogadanka, więc wam teraz trochę pogadam na sam koniec. Powiem wam trochę o tym odcinku, powiem wam trochę o evencie Halloween. O, tutaj jakiś dziki sługa sobie śmignął, ale biega. Dobra, nieważne. Co do tego filmu, miało się pojawić w zamyśle wczoraj. Wczoraj go montowałem, miałem go wrzucić na dzisiaj, później. No ale przy montowaniu zauważyłem, że gdzieś mi wcięło ten jeden klip. Nie wiem, czy się nie nagrał, czy go przypadkowo usunąłem. Możliwe, że ja go sam usunąłem, bo miałem tam jeden usunąć chyba. Już nie pamiętam szczerze, ale usuwałem tam jeden klip, który po prostu źle nagrałem. Znaczy źle nagrałem. Zaciąłem się w pewnym momencie i postanowiłem, że nagram jeszcze raz po prostu. I myślę, że po prostu nie ten klip usunąłem. Więc nagrywam nam też teraz. Co do filmu, jest on nagrywany w 60 klatkach. No, czemu nie? Daje YouTube możliwość 60 FPS, więc nagrywam. Może i Metin tutaj nie oferuje nie wiadomo czego. Ale wiecie, jakiś pokaz skilli czy coś w 60 klatkach, no to wiecie, korzystajcie. Co jeszcze? Event Halloween. Powiem wam troszkę o evencie Halloween. Tutaj wam też wrzucę dwa klipy podczas gadania w tle. Nadrobiłem troszkę kluczy, dokładnie 180, może nie dokładnie kluczy, ale dropnąłem tyle, ile potrzebowałem. 180 kluczy potrzebowałem, dropnąłem jakieś 220, resztę otworzyłem, dropnąłem także trochę dyń. Większość dyń kupiłem, skupowałem po 500k. Zobaczymy, co tutaj pan chce. Dobra, później mu odpiszę, jak będzie mi się chciał w ogóle. Większość dyń kupiłem, od jednej laski kupiłem ponad chyba 800 dyń za 400 coś tam k. Powiedziała mi nawet, gdzie to dropnęła, powiedziała, że w 4 godziny dropnęła te 800 ponad dyń. Powiedziała mi gdzie, ja jej powiedziałem, że postawię jej piwo, bardzo dobre piwo, jak to będzie działać, nie? No ale niestety, no poszedłem tam, może na zły spot poszedłem, no, ale mi nie działało po prostu. Nie wiem dlaczego, może wała kręciła, może nie. Nieistotne. No i miałem te 2200 dyń także. No i wymieniłem sobie te dwa itemy. Miałem takie sobie swoje założenie, że chcę właśnie na tym evencie zdobyć chociaż te dwa itemy, nie? No i wziąłem kostium, który wygląda tak. Tam wam pokażę, jak sobie wymieniam, na pewno. Kostium wygląda... Czekajcie, przybiorę się w niego. Tyk. Kostium zombie. No, powiem wam, nie zachwyca niczym. Żałuję trochę, że go wziąłem. Mogłem wziąć kostium Halloween, może się wymienię, może ktoś będzie chciał. Bo on jest dużo lepszy, dużo ładniej wygląda, a ten słaby. Ten garnitur już jest, taki cały, wiecie, ogarnięty. Gajerek jest. No i tylko tu jest to zmienione, to dodana tekstura, nie wiem, jakiś, nie wiem, bąbelków, kurna, jak u nosiciela plagi, co wygląda bardzo dziwnie na ramionach. Trochę takie... Trochę żeber, jakiś kręgosłup. Wygląda to strasznie płasko, tandetnie. Trochę krwi. Tutaj niby jakieś kolana, ale poobdzierane. Też jest mega słabe. No ale wiecie, będzie kostium do PvP, już nie będę musiał kupować. Wziąłem go z obrażeniami umiejętności. Zastanawiałem się, tam pewnie widzicie. No już mi tu pies przeszkadza oczywiście na dworzu. Kogoś tam usłyszałem, no nieważne. Zastanawiałem się nad średnimi, bo wiecie, body musi siekać z hitów. Ale myślałem, że jak tutaj porządnie sieknę zwira, to będzie jednak lepiej. Te 15% więcej. Jak myślicie, że to jest zły pomysł, oczywiście piszcie w komentarzach. Ja się do tego zastosuję. Oczywiście w ogóle, wiecie, zachęcam was do pisania komentarzy, bo jak tam na jednym odcinku widzieliście, jak będę też się odnosił do waszych komentarzy, to będą się pojawiać na odcinku na pewno. Taki dodatkowy bajerek, więc lubię się w takie rzeczy bawić. W ogóle takie, wiecie, jakieś duperele dorzucać do tego filmu, nawet coś takiego jak tańczące oko, którego czasem mi się nie chce wstawiać. A może teraz rzucę, a może nie, a może tak, a może nie. Co jeszcze? Pet. Ja tam starałem się pokazać na tym filmie, jak wymieniłem tego peta,
odwołam Baobao. I coś mi nie działało, a później się pokapowałem, że miałem... Pokapowałem. Za szybko gadam i uciekają mi niektóre... Niektóre literki. Że miałem ukryte zwierzątko w panelu gracza. To teraz wam to pokażę. Pieczęć dyni. To jest... Jest, pojawiło się. To jest pet do PvP. Także też się przyda, nie będę musiał kupować 15 na klasę i 10, znaczy 15 odporności i 10 silnych przeciwko. Powiem wam, że ta dynia jest zajebista. Boże, jak się cieszę, że ją wziąłem, a nie tą miotełkę. Miotełka mi się wydaje, że będzie słaba. Ale naprawdę, ta dynia jest taka zajebista. A jeszcze wam pokażę, jak się biegnie, jak ona zapieprza fajnie za nami. Patrzcie, jak hopsa sobie fajnie, słodko. Masakra, tak się nią jaram, taka jest zajebista ta dynia. Mega, świetna jest. To mi się akurat bardzo podoba. I też do samego eventu myślę, że był dobry. Nie było dropu ulepszaczy, co na pewno na plus. Jak widzicie, teraz już w ogóle ulepszacze skaczą w górę ceny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Poczekajcie, zerkniemy tutaj. Fioletowa skała, 20 milionów. Więc no powoli, powoli to się pnie w górę. Te ulepszacze. Zielone diamenty to już w ogóle spadły totalnie. Patrz, teraz też wystawił po 1,5 miliona, a wcześniej po milionie nie można było sprzedać. To jest masakra. Co się dzieje w ogóle z tym rynkiem. Piesce do domu. No ale dobra. Co jeszcze? Było także zło dniowe. Zło myślę, że było też dobre. Według mnie. Byłem na nim krótko. Byłem chyba około 20 minut. Tam mnie kumpel wyciągnął na dwór. I myślę, że też było dobre. Wszedłem na to zło. Też mam tutaj taką przebitkę trochę wrzucę. Wbiłem na to zło. I się powiem wam, zaskoczyłem. I to pozytywnie. Naprawdę duża mapa z tego co wygląda. Nie biegałem po niej, bo się od razu zająłem biciem dyni, z których tak na marginesie dropiły dwie dynie. Więc no spoko, można było sobie dropnąć. Ja chyba około 50 dropnąłem przez 20 minut, czy może nawet troszkę więcej. Była duża mapa. I nie wiem, czy ludzi rozrzucało po tej mapie, bo wchodziłem przez H1 chyba. I nie wiem, czy właśnie było kilka respów, że ludzi rozrzucało, czy rozrzucało na inne mapy, czy jak to działało. Ale naprawdę ludzi było mało. Wokół mnie było naprawdę mnóstwo dyń, ale ludzi było kilka dosłownie. I to na pewno... Na pewno na plus, nikt sobie nie ksuł ty jak na oponkach. No wiecie, oponki były totalnym żalem, nie wypałem i w ogóle syfem. I tak, zło było fajne. Tylko, że na nim się nie mogłem w nim uczestniczyć, no ale trudno się mówi. Coś za coś. I jeszcze tak, straszne lagi były podczas eventu. Według mnie powinni troszkę, nie wiem, może jakieś raty dorzucić w poniedziałek czy coś. Bo naprawdę lagi były tak okropne, czasem się grać kompletnie nie dało. Wyrzucało, lagowało postać na 5 minut, trzeba było czekać aż wyrzuci klienta. Jakieś okienka z chińskimi literkami wyskakiwały, no masakra, takie cuda się działy. Nie wiem, czy serwer był atakowany, czy się im zdupił, czy co. No, nie wnikam w to, ale naprawdę lagi były straszne, nawet w poniedziałek jeszcze były odczuwalne lagi, zwłaszcza w M1, a powiem wam, czy teraz też są. No nie ma jako takich. Nie ma, teraz już nie ma lagów, ale no wtedy to była poracha totalna i myślę, że to chyba tyle, co chciałem wam przekazać. I jeszcze na koniec, nie wiem kiedy będzie kolejny odcinek, w kolejnym odcinku na pewno wybierzemy się na... Aha, jeszcze miałem wam pokazać level up 190, mówię, dopiszę sobie do tytułu, a tu dupa, nie, 190 nie ma, bo mi się usunął. W kolejnym odcinku na pewno pójdziemy na nowy dungeon, ulepszymy do końca te bronie i ten pancerz, tą zbroję, na pewno zrobimy... Zatruty miecz V3. Mam tutaj nawet taką trutkę sobie już kupiłem. 57 średnie na orki, na diabły. Czemu taką? Bo orki i diabły to są ostatnie dwa bony, które będą mi potrzebne. Więcej mi nie będzie potrzebnych. Nigdy miałem trutkę także z metinami, ale ją sprzedałem, bo w ogóle nie używałem, więc po co mi to? Nie chcę mi się w to bawić po prostu. A tu mam na orki i na diabły 57 średnie. No i wiecie, orki to teraz będę potrzebował, a diabły na 220 chyba, tak? Nie, na mapkę no, od 205, sorry. 220 to jest maksymalny level przecież.
No i coś jeszcze na pewno się wymyśli, ale póki co to by było na tyle i słyszymy się w kolejnym odcinku.